Piwko dla was, panowie? Cześć. Hej, co podać? Zostałam Irkę. Irka? Irka Sobczaka. Irek jest raczej nieosiągalny. Naprawdę muszę z nim porozmawiać, to ważne. Jakby ci to powiedzieć, Irka tutaj już nie ma, dosłownie. Zmienił miejsce pracy, tak? No to gdzie mam go teraz szukać? Rakowicka, bodajże 26. Bawi cię to? Ja pytam się, bawi cię to? No. Pozwól na chwilę. Irek nie żyje. Jak to nie żyje? Utopił się pół roku temu, a ten adres, co ci podała, jest na cmentarz Arkowicki. Jezu, to straszne. Wyznaliście się jakoś bardziej? W sensie... Nie, właściwie to prawie w ogóle. Cześć. No, cześć. Właśnie sobie uświadomiłem, że to było dokładnie pół roku temu. No, jak widać, nie wszystkie fanki Irka w tym na bieżąco. To weź się nie odzywaj, okej? Dobrze, poproszę mojito. Jasne, proszę o się za chwilkę doniosę. Myślisz, że szukała tatusia? Monika, zamknij się, okej? Jak myślisz, co z Moniką i z Krzysiem? No właśnie, nie wiem. Ja nawet nie mam pomysłu, jak mam... Boże, oj, przepraszam. Nie, nic, to moja wina, przepraszam. Nic pani nie jest? Nie, w porządku, nie przejmuj się. Wszystko w porządku? Muszek jest nas nie zdar, żeby wpadać na dziewczynę, która jest w ciąży? Ja ją chyba skądś kojarzę. Serio? No, tylko skąd? A może chodziła z nami do szkoły? Może. No dobra, nieważne. Dzięki za spacer. Nie, no nie ma sprawy. Akurat podejdę sobie tutaj i kupię swoje ulubione ciastka. A poza tym, jak będziesz czegoś potrzebować, to wiesz, zawsze możesz do mnie zadzwonić. Możemy sobie pójść na spacer albo, nie wiem, cokolwiek. Cokolwiek, jasne. Dzięki. Cześć. Cześć. No przepraszam, że się w ogóle odzywam. Tak, bo ty nie możesz sobie dodawać tych swoich głupich żartów, nawet gdy przychodzi dziewczyna, której nawet nie znasz. Wiesz co, Irka by to bawiła, ale to, że ty nie masz poczucia humoru, no to smuteczek. Akurat mam poczucie humoru, ale nie dzisiaj. Okej, więc te bardziej celne riposty zachowam sobie na jutro. Co tu się dzieje? Próbuję wyjąć Arkowik kija z tyłka, ale utknął tam na dobre. Ty wyobraź sobie, była to jej dziewczyna, wiesz? Pytała się o Irka, no i zapytałem ją, czy znają się dobrze, wiesz? Czy mają coś wspólnego razem? Ta zdziwiona powiedziała, że nie i wyszła. A oczywiście ten padowniczka powiedziała, że sobie go szkoła na Rakowickiej. Ale rozumiesz, Rakowickiej, na cmentarzu, żeby go szukała. Czekaj, ta dziewczyna w ciąży pytała o Irka? No tak, ta co przed chwilą była z brzuszkiem taka, no... A co ty masz taką minę, znasz ją? Ty myślisz, że to jest jego dziecko? Cholera. Iwona, poczekaj. Ej, no gdzie ty idziesz? Tak, a jak ja mówię, że brzucha szuka, to tu się na mnie krzyczy. Nie odzywaj się już. Mela! Tak, poczekaj, muszę kończyć, później zadzwonię. Widziałaś tą dziewczynę, w którą stronę poszła? Ta w ciąży? Tak. No właśnie nie zwróciłam uwagi. A co? Cholera. Przypomniało ci się, skąd ją kojarzysz? Mela, ja myślę, że to jest dziecko Irka.